Szczęść Boże, coś wam powiem. Ilekroć wybieram się na pogrzeb, tylekroć ten kawałek Ewangelii odczytuję w kaplicy przy zmarłym. Patrząc na trumnę czy urnę, spoglądając na żałobników, zadaję sobie pytanie, czy jedyną mądrością tego świata jest urodzić się, cierpieć i umrzeć? Gdybyśmy spoglądali na życie bez użycia wiary, to właśnie widzielibyśmy, że narodziny są początkiem drogi przez cierpienie i prowadzą do grobu. Choć całe życie próbujemy się przed śmiercią bronić przy pomocy różnych możliwych technologii i sposobów. Życie bez wiary wydaje się bezsensowne, gdyż jest przegraną walką. To tylko jednak pozory. Inaczej wygląda człowiek i jego życie widziane oczyma wiary. W głębi naszej istoty, gdzieś na dnie duszy, tkwi pragnienie, myśl, takie przekonanie, że śmierć nie jest czarną kropką po tym życiu, ale jest początkiem innego życia. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest tylko największym cudem, jakiego dokonał Bóg. Jest przede wszystkim przeświadczeniem, że całe życie Jezusa, jego styl życia, to co głosił, jak odnosił się do ludzi, w jaki sposób się modlił, jak służył i pomagał oraz to, czego nauczał, jest fundamentem życia. Bo zmartwychwstanie Jezusa pokazuje, że to wszystko, co przed chwilą wymieniłem, jest wiarygodne. Jeśli będziemy naśladować Jezusa w jego stylu życia, to samo dokona się z nami. Nie zaznamy śmierci wiecznej. Powstaniemy do nowego życia. A Jezus nas w tym poprowadzi, bo sam o sobie mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. W ten sposób chce nam przekazać, że jego sposób życia wynika z osobistej i zażyłej relacji z Bogiem Ojcem. Mówi do nas: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Choć brzmi to jak reklama dewelopera, który chce sprzedawać nowe mieszkania, to Bóg niczego nie sprzedaje. On nas zapewnia, że lokum już na nas czeka. Aktualnie żyjąc tu i teraz, zwyczajnie urządzamy sobie to mieszkanie swoim życiem. Gdzieś tam myślimy, jak to będzie wyglądać. Tęsknota za niebem, za prawdziwym szczęściem jest wpisana w nasze serce. Więc zamiast biegać za bogactwem tego świata, zbierajmy skarby na życie wieczne. Te skarby, które będziemy mogli zabrać do wiecznego mieszkania. Są to skarby miłości. W czasach zamętu dobrze jest przypomnieć te słowa. Niech się nie trwoży serce wasze. Żadna katastrofa na poziomie osobistym czy całych narodów nie jest złem absolutnym, jeśli jesteśmy na pewnej drodze do Ojca.